misją jako organizacji jest przede wszystkim uświadamianie kierowcom i pracownikom serwisu, że opona jest jedynym elementem pojazdu, jedynym systemem, który ma styczność z drogą. W związku z tym nieważne jaki mamy samochód, czy on ma 80 koni, czy 280, wszystkiego osiągi, hamowanie, przyspieszanie, kierowalność zależą od styku opony z drogą, który ma wielkość prosztówki, jak Państwo wiecie. Ponieważ nie tylko w Polsce, ale w Europie takie organizacje jak nasza oraz firmy oponiarskie zauważyły, że z tą wiedzą ona tak oscyluje w minarej kampanii wypuszczania nowych produktów kierowcy, którzy się interesują swoimi samochodami, interesują się tym, na czym jeżdżą, wiedzę swoją pogłębiają. Natomiast nie jest to powszechne zjawisko. Cały czas są nowi kierowcy, osoby, które dopiero otrzymały prawo jazdy i to jest cały czas grupa docelowa, do której należy tę świadomość kierować. W związku z tym powstał pomysł kampanii ogólnoeuropejskiej, która się nazywa TireAware, czyli praktyczne informacje o oponach. Ja Państwu troszkę przybliżę założenia tej kampanii. Pierwsza ważna rzecz, chcemy pokazać, jakie jest zachowanie techniczne opony. Tak naprawdę jej wartość użytkowa, jej parametry wcale nie zmieniają się i wcale nie zmniejszają się wraz z upływem czasu, jeśli zadbamy o tę oponę. Znaczy opona zużywa się przy użytkowaniu, a jeszcze bardziej przy złym użytkowaniu. Na przykład przy jeździe z za małym ciśnieniem zużywa się 60 razy szybciej niż leżakowałem sobie w dobrych warunkach. Chcemy pokazać, jak ważne jest zrozumienie roli kierowcy jako osoby, która po pierwsze gdzieś tę oponę wybiera, współuczestniczy w procesie wyboru. Mamy nadzieję, że sam kierowca jej nie zakłada, bo do tego potrzeba fachowców, a coraz częściej wraz z postępem w motoryzacji, także specjalistycznych narzędzi. I chcemy tą kampanią pokazywać wkład przemysłu oponiarskiego w zrównoważony rozwój i w korzyści dla społeczeństwa, tak naprawdę mierzone głównie bezpieczeństwem na drodze. Tak jak Pan Prezes powiedział, kierujemy kampanię w równym stopniu do kierowców i do pracowników serwisu, także do organizacji zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, żeby tę wiedzę upowszechniać. Pokażę Państwu, jak wygląda główna strona tego projektu, gdzie znajdziemy, po pierwsze będziemy mogli pobrać broszurę w 14 językach, w tym po polsku. Znajdziemy linki do podobnych inicjatyw w całej Europie, ale też będziemy mogli wygodnie sobie przeszukiwać informacje w zależności od pojazdu, którym się poruszamy, czy to będzie samochód osobowy, czy ciężarówka, autobus, maszyna rolnicza, bądź motocykl. Te porady troszkę się różnią. One w wielu miejscach są tożsame, bo jazda z prawidłowym ciśnieniem dotyczy absolutnie wszystkich pojazdów. On musi być taki, jak przewidział producent samochodu, ciężarówki, autobusu, traktora, czy motocykla. Także w bardzo łatwy sposób po tym portalu można się poruszać. Portal to główne trzy tematy. Po pierwsze przechowywanie opon. Coś od czego bardzo dużo zależy. Wiele osób myśli, że opony wystarczy rzucić gdzieś w piwnicy, jakkolwiek ułożone, gdziekolwiek. Można tam uruchamiać prostownik, może stać obok kanister z benzyną, to wszystko jedno, bo to jest i tak guma, kawał gumy czarnej i nic się z tym nie stanie. No, nic bardziej błędnego. Sami sobie możemy zrobić dużą krzywdę, dlatego duży nacisk zarówno w tej broszurze, którą Państwo też dostali w materiałach,
jest położony na przechowywanie, ale też pokazanie, że to nie jest łatwe, to nie jest technika rakietowa. Tylko kilka prostych zasad, które należy pamiętać. Oczywiście coraz częściej serwisy, dobre serwisy opornarskie oferują swoim klientom przechowywanie, sezonowanie opon w prawidłowych warunkach, takich jak przewiduje producent ogumienia. Kolejny blok tematyczny to okres użytkowania, czyli pokazanie tych czynników, od których zależy okres życia opony. Pokazanie, jak ważne są opony zimowe w tym okresie jesienno-zimowym. Wcale nie wtedy, kiedy już leży 5 cm śniegu, ale wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 5-7 stopni. Już opona letnia kończy swoją przyczepność, a zaczyna przyczepność opona zimowa, która jest po prostu bardziej miękka i w tych warunkach dużo lepiej trzyma się jezdni. Ważnym elementem, tego oczywiście w broszurze nie pokażemy, natomiast na portalu ważnym elementem są porady wideo, które zostały zebrane od najlepszych praktyków, z najlepszych serwisów opaniarskich. To są porady zarówno dla kierowców, jak i porady dla pracowników serwisów o tym, jak te opony zdejmować od dostawcy, jak je przetaczać, jak najlepiej przechowywać, jakie są takie dobre wskazówki, które partie opon najpierw układamy. To wszystko to jest ten element, który mamy nadzieję, że pracownicy serwisu będą bardzo chętnie czytać. I wreszcie trzeci taki blok tematyczny, dbanie o opony, porady. Tu akurat głównie dla kierowców. Również kilka prostych zasad, które wystarczy zapamiętać i konsekwentnie raz w miesiącu z reguły tankujemy co 2-3 tygodnie, niektórzy raz w miesiącu. To szczęście. Ci, co tankują raz w miesiącu, to szczęście. To zależy, tak. Hybrydy coraz częściej wchodzą i to pewnie jest gdzieś tam droga w przyszłości, w rozwoju motoryzacji. Więc raz na miesiąc zerknijmy na oponę, bo może przy wjeździe zbyt szybki na krawężnik, teraz wszyscy, szczególnie w dużych miastach, ścigają się do wolnych miejsc. Może zdarzyło się, że ta opona trafiła na kan, powstał bomber. Trzeba pojechać do serwisu, pokazać fachowcowi, czy na tym jeszcze się da jeździć, czy można to naprawiać, czy nie. Takie proste rzucenie okiem, od tego bardzo dużo zależy, to jest ten wpływ kierowcy i trzymanie swojego losu w swoich rękach, o którym mówiliśmy z panem prezesem. Pamiętać, prozaiczna sprawa, o kole zapasowym. Ilu z nas pamięta w trakcie sprawdzania ciśnienia, żeby sprawdzić to w kole zapasowym. Oczywiście ci, którzy wożą kompresor ze sobą, mogą się pozbyć tego nawyku, ale chyba nic gorszego, kiedy w trakcie wyjazdu na długi weekend bądź na wakacje złapiemy tarcie, a wiemy, że mamy zapas bagażników, wyładowujemy cały bagażnik przez pół godziny, montujemy i okazuje się, że mamy flaka tak zwanego w kole zapasowym. Cała para poszła w gwizdek. Warto pamiętać o tym zupełnie, tak jak opona jest niepozorna i na nią nie zwracamy uwagi, tak koła zapasowego w ogóle nie widzimy. Więc warto o tym urządzeniu pamiętać. Czyli sprawdzamy głębokość bieżnika, może nie raz na miesiąc, bo opony tak szybko się nie zużywają, chyba że jeździmy sportowo po torze. Tak jest w normalnym użytkowaniu, jeśli sprawdzimy raz na kwartał, to zużycie. W broszurze jest poradnik, jak to robić, kiedy się nie dostanie takiego gadżetu, jak Państwo otrzymali na konferencji, do pomiaru głębokości można to zrobić monetą dwuzłotową i wtedy też będziemy orientacyjnie widzieli, gdzie jest ta granica bezpieczeństwa. I tak naprawdę najważniejszy element, nawyk przy tankowaniu, jeśli mówiliśmy o stacjach benzynowych, sprawdzajmy ciśnienie. To jest naprawdę bardzo ważne. Przemysł opornarski od wielu lat prowadzi badania w tym kierunku, żeby pokazywać także przez Państwa, przez dziennikarzy, jak to jest ważne. Takie moje ulubione wyliczenie to powiedzenie, że o ile przy prędkości takiej autostradowej 120-130 na godzinę przy prawidłowym ciśnieniu, dajmy na to 2,5 bara, bark opony będzie miał w zależności od producenta 70-80 stopni,
to jeśli to ciśnienie spadnie do 1,5 bara, czyli o 1 atmosferę, i to jest wartość, którą zobaczymy na oko, jeśli spadnie mniej, to tego nie zobaczymy na oko, już wzrasta powyżej 100 stopni. A 125 stopni, w zależności od producenta, to jest granica, kiedy może się zacząć rozwarstwianie. Wyobraźcie sobie Państwo, że jedziecie 140 na godzinę na spłaczałej oponie przez 200 km. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To jest bardzo prozaiczna czynność, a od niej szalenie dużo zależy. Kampania jest przygotowywana przez członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy. Zarówno firm oponiarskich, które tu Państwo widzicie, przedstawiciele wszystkich tych firm brali udział w dawaniu treści, dawaniu wkładu do tej broszury specjalistycznej, pora informacji technicznych, ale też takich prostych wskazówek dla użytkowników, a także z organizacji takich jak PZPO, które są jeszcze w 9 krajach europejskich. I to jest ten projekt, który jest kierowany zarówno do kierowców, jak i do pracowników serwisu. To już jest taka pogłębiona wiedza, tam są informacje nieraz bardzo szczegółowe. Natomiast my jako Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego postanowiliśmy pokazać takie porady w pigułce, które każdy kierowca przed wyruszeniem właśnie na długi weekend, bądź na wyjazd wakacyjny, bądź na ferie, bo też istnieje zimowa wersja tej strony. Stworzyliśmy stronę, portal pamiętajooponach.pl, gdzie chcemy przede wszystkim pokazać wpływ opon i tę decyzyjność kierowcy na swoje bezpieczeństwo. Strona jest bardzo prosta. I zawartość i porady będą też na naszym koncie facebookowym. W bardzo prosty sposób zobaczycie Państwo, coś się nie wyświetla. Portal działa. Portal działa. Ja może pokażę na swoim ekranie. Nie wiem, nie przekazuje się informacja na ekran.